Astronomowie pracujący nad projektem detekcji supernowych dokonali zaskakującego odkrycia. Okazało się, że jedna z supernowych była wynikiem rozdarcia gwiazdy przez supermasywną czarną dziurę. To bardzo rzadka kosmiczna śmierć gwiazdy, znana jako pływowe rozerwanie, z angielskiego Tidal Disruption Event. Następuje ona, kiedy gwiazda zabłąka się zbyt blisko czarnej dziury. Przechodząc obok niej w odpowiedniej odległości, narażona jest na wpływ potężnych sił pływowych. Oprócz grawitacji jako takiej, dookoła masywnych obiektów występują tak zwane siły pływowe, a więcej o nich w kontekście czarnych dziur zobaczycie w odcinku naszej superserii właśnie o czarnych dziurach. Siły pływowe występują na przykład między Ziemią a Księżycem. Są powodem powstawania przypływów i odpływów w ziemskich morzach i oceanach. Im bliżej takiego masywnego ciała się znajdziemy, tym silniej oddziałują siły pływowe i tym większy gradient oddziaływania na różne części zbliżającego się ciała. Lecąc głową w kierunku czarnej dziury, grawitacja oddziaływałaby na nią silniej niż na nasze nogi, przez co doszłoby do rozerwania naszego ciała. To samo miało miejsce w przypadku pechowej gwiazdy, która znalazła się zbyt blisko czarnej dziury. Do tej pory naukowcom nie udało się zaobserwować takiego zjawiska na żywo. Teoretyzowano, że takie wydarzenia mają miejsce, a z materii pozostałej po gwieździe formuje się dysk akrecyjny obracający się dookoła czarnej dziury. Prędkość blisko horyzontu zdarzeń jest olbrzymia i sięga prędkości relatywistycznych, przez co materia dysku rozgrzewa się do milionów stopni Celsjusza. Emitowane jest promieniowanie rentgenowskie oraz duże ilości światła widzialnego. Za sprawą potężnego pola magnetycznego czarnej dziury powstają również tak zwane jety, strumienie materii wyrzucane z biegunów czarnej dziury i pędzące przez przestrzeń kosmiczną z prędkościami bliskimi prędkości światła. Oczywiście nic nie wydostaje się z samej czarnej dziury, to jest niemożliwe. Natomiast pole magnetyczne zakrzywia tory cząstek dysku akrecyjnego, także opływają one czarną dziurę i tworzą nad biegunami właśnie te wspomniane jety. Jak dokonano odkrycia? Naukowcy obserwowali parę zderzających się ze sobą galaktyk o nazwie ARP-299, oddalonych od Ziemi o prawie 150 milionów lat świetlnych. W tym obszarze kosmosu dochodzi do tak wielu wybuchów supernowych, że nazwany został ich fabryką. W styczniu 2005 roku astronomowie zauważyli wyrzut promieniowania podczerwonego pochodzący z jądra galaktyki. Natomiast kilka miesięcy później, w lipcu tego samego roku, w tym samym miejscu odnotowali dużą emisję promieniowania radiowego. Czas płynął, a obiekt pozostawał aktywny na tych pasmach promieniowania elektromagnetycznego. Natomiast nie było śladu po promieniowaniu X oraz świetle widzialnym. Naukowcy tłumaczyli to gęstym obłokiem pyłu otaczającym jądro, który miałby absorbować te zakresy promieniowania i nagrzewać się, jednocześnie emitując promieniowanie podczerwone, które przez lata można było obserwować w tym miejscu. A same obserwacje prowadzone były w ramach programu VLBI, czyli Very Long Baseline Interferometry, w którym to aktywny udział bierze również nasz polski, toruński radioteleskop Kopernik. Dzięki temu, że wiele radioteleskopów rozsianych po całej planecie obserwuje to samo radioźródło, drastycznie zwiększa się rozdzielczość całego zestawu i jesteśmy w stanie dostrzec jeszcze więcej szczegółów. W 2011 roku po analizie danych udało się dostrzec wyrzut materii w jednym kierunku, tworzący wydłużony słup. To właśnie przewidywany w teorii jet, a jego średnia prędkość obliczona została na 1/4 prędkości światła. Widać, z jak potężnymi polami magnetycznymi mamy tu do czynienia. Są one w stanie rozpędzić materię do prędkości prawie 271 milionów km na godzinę. Większość galaktyk w swoich jądrach posiada supermasywne czarne dziury, których masy mogą wynosić miliony, a nawet miliardy mas Słońca. Jednak większość czasu takie czarne dziury są uśpione. Nie pożerają żadnej materii i po prostu trwają, czekając na ofiarę. Dlatego też bardzo rzadko naukowcy mają okazję obserwować tego typu wydarzenia, a te pozwolą nam lepiej zrozumieć nie tylko procesy, jakie stoją za powstawaniem jetów, ale i prawa, jakimi rządzą się te czarne, masywne potwory. Dzięki interferometrii radiowej byliśmy w stanie zajrzeć niejako za ten pyłowy płaszcz i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda taki spektakl. Szacuje się, że w głębokim kosmosie będziemy oglądać więcej tego typu wydarzeń, co pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak przebiega ewolucja galaktyk i w jaki sposób formują się ich jądra oraz rosną ich centralne, supermasywne czarne dziury.
Dlaczego jednak to wydarzenie jest takie niesamowite i ważne? Otóż po raz pierwszy astronomowie mogli oglądać niemalże na żywo tworzenie się nad czarną dziurą właśnie takiego jetu. No i szkoda w tym wszystkim tylko tej dwukrotnie masywniejszej od Słońca gwiazdy, ale jak się mówi, nauka wymaga poświęceń. A ja widzę się z wami już w kolejnym odcinku, wejdźcie na Instagram Astrofazy, no i do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!